Inaugurację sezonu chyba można zaliczyć na plus. No z pewnością tak. Zespół z Daugavpils pokazał kawał dobrego żużla w wykonaniu również z nami, także bardzo jestem zadowolony, że pogoda dopisała i my odjechaliśmy szczęśliwe, dobre zawody. Znowu pan dzisiaj jest dlaczego? To nie jest tak, że ja zrezygnowałem. Mikołaj Curyło pojechał dobrze w meczach kontrolnych, stąd też jest to nagroda za jego początek sezonu. Dzisiaj przed zawodami rozleciał mu się ten silnik, na którym w większości jeździł, no i niestety ten wynik dzisiaj nie był tak udany jak te wcześniejsze. No ale cóż, taki jest żużel. Ja cieszę się, że młodzi zawodnicy zdobyli bardzo cenne doświadczenie. Będzie pan stawiał także na młodzież właśnie w kolejnych meczach domowych, żeby więcej młodzież jeździła? Będą jeździć na pewno najlepsi zawodnicy i to nie dotyczy tutaj tylko i wyłącznie z nastawieniem na juniorów, tylko będzie na pewno zawsze sprawiedliwie. To jest tutaj najważniejsze. Zawodnik musi wiedzieć, że po dobrych występach ma spokojny byt w składzie i to jest moja recepta na przyszłość. Jakie teraz plany na Trenujemy wtorek, środa, później w piątek mamy sparring w Gorzowie, a więc przed meczem wyjazdowym jest to dobre rozwiązanie, także przygotowujemy się do meczu w Rybniku.